Tak, porażka w dzisiejszym meczu z Ostropolem. Wydaje mi się, że początek o tym zadecydował. Szybkie trzy bramki, w odstępie chyba kilku minut, ale to nie jest tak, że to jest przypadek, bo chłopaki z Ostropola naprawdę dobrze grali. Grali dobrze, zorganizowana drużyna, taktycznie fajnie. Tak jak powiedziałeś, początek zdecydował. No, uważam, że mecz miał tak naprawdę dwie połowy. Pierwsza była dla chłopaków, dla przeciwników, druga była dla nas. Niestety pierwszą przegraliśmy, więc musieliśmy gonić wyniki. Nie dogoniliśmy. Ale nie jest tak, że... No mówię to tak, jak patrzę na to z perspektywy stolika sędziowskiego, że za dużo was dzisiaj było. Ciężko było wejść w ten mecz, poczuć grę, tak jak chłopaki zresztą. No oni się zmieniali regularnie, ale widać było, że praktycznie w każdej połowie po te 15-12 minut przebywali na tym boisku i lepiej wyglądali. Mieli lepsze strzały, oddawali lepsze podania, to było widać po prostu. Zgadzam się z tym, co mówisz. W szatni zdania są podzielone. Też jestem tego zdania, że im więcej, nie zawsze jakby ta ilość przechodzi w jakość. Szczególnie na hali, kiedy uważam, że 2-3-4 maximalnie zmiany pewnie, spokojnie tak by wystarczyły. No a tak... Wynik jest jaki jest. Pytanie retoryczne. No, rozumiem, Golden nie poddaje się w tym momencie, prawda? Zwłaszcza, że to jest dopiero druga kolejka i tam są jeszcze trudni przeciwnicy, na przykład teraz Stara Gwardia, ale w tym momencie jakby mocno utrudniliście sobie życie. No jak retoryczne, to nie powinien odpowiadać, ale w zasadzie oczywiście nie poddajemy się, powiem trochę jak Małysz, wiesz, myślę, że już nie będziemy się skupiać na tym, żeby osiągnąć jakiś spektakularny sukces. Chcemy grać dobrze w każdym meczu. Uważam, jak się skupimy, skoncentrujemy na tym konkretnym, to jest szansa, że będziemy dalej. No dobra, to sprawdzimy to w trzeciej kolejce, mam nadzieję. Tak jest. Dzięki bardzo. Trzymaj się.